Serdecznie Państwa witam. Zapraszam profesora Królikowskiego, gdyby Pan był łaskaw. To jest stolik prezydialny przygotowany, Piotrze Owicie. I Pana profesora Grzegorza Buczka. Proszę bardzo, tak. Proszę bardzo, Panowie. Panowie, brawa dla Panów. I Pan Wojciech Boberski też w prezydium, a to dlatego, że to są panowie, których poprosiłem o współpracę przy jakby zaprogramowaniu wszystkich naszych robót, koncepcji i tak dalej związanych z łukiem, żeby jacyś fachowcy mieli na to oko. Proszę Państwa, tylko ze spraw formalnych zdam sprawozdanie. Otóż nasz główny bój toczy się z Urzędem Miasta. We wrześniu roku ubiegłego złożyliśmy proste pismo, w którym prosiliśmy władze Warszawy o wyznaczenie terytorium, na którym można postawić łuk triumfalny. Do tej pory niestety miasto Warszawa nie odpowiedziało na to pismo. Proszę Państwa, więc już dałem wyraz swemu oburzeniu w różnych miejscach, gdzie mogłem, ale tym razem jeszcze przeczytam Państwu pismo radnej Olgi Johann, która wystosowała niedawno taką interpelację, żebyście Państwo wiedzieli, w jakim stanie formalnym jesteśmy. Uprzejmie proszę o poinformowanie, jakie jest stanowisko miasta i pani prezydent dotyczące budowy łuku triumfalnego. We wrześniu wpłynęło pismo Towarzystwa Patriotycznego do pani prezydent z propozycją spotkania związanego z omówieniem problemu budowy łuku. Do dnia dzisiejszego nie doszło do spotkania. Sprawa jest o tyle pilna, że istnieje konieczność ustalenia terenu, na którym łuk ma być postawiony. Bez tej decyzji nie można ogłosić konkursu. Pomnik ma być budowany przez obywateli, także miasto nie poniesie kosztów poza wyznaczeniem terenu. Idea budowy jest poparta dużym zainteresowaniem mieszkańców. Należy się nam jako Polakom uczczenie zwycięstw, a nie tylko przypominanie o naszych klęskach. Bardzo proszę o przekazanie stanowiska pani prezydent dotyczącego wyżej wymienionej kwestii. To taka interpelacja poszła do władz Warszawy. Proszę Państwa, na to czekamy, ale ponieważ trzeba tworzyć fakty dokonane, nie czekać na decyzję jakiejś władzy, która nie wiadomo z której strony w bitwie warszawskiej brała udział. Więc proszę Państwa, w związku z tym wydaliśmy nakładem nie szczędząc środków, proszę Państwa, nakładem składek darowizn naszych sympatyków cegiełki o nominałach 50, 100, 500 i 1000 złotych i już je rozprowadzamy. Jest spore zainteresowanie. Także mam nadzieję, zanim władze Warszawy jakieś decyzje podejmą, to będziemy mieli już uzbierane pieniądze na ogłoszenie konkursu, ponieważ to jest naszym podstawowym celem. Chcemy ogłosić konkurs. Nie wiem, czy panowie architekci ze mną się zgadzają, ale żeby ten konkurs był rangi międzynarodowej, żeby przy okazji cała Europa, a może nawet świat dowiedziały się, że w ogóle taka bitwa była. Bo naszym nieszczęściem jest to, że polskie bitwy, polskie powstania, polskie zwycięstwa nie są w ogóle odnotowywane przez Zachód, bo oni sobie życzą, żeby Polacy byli marudni, prawda, zaspani, szczerbaci i pijani i jeszcze antysemici w dodatku. No, to jest wymarzona wizja Polaka w kinematografii i kulturze, prawda? Dlatego chcemy, proszę Państwa, ogłosić konkurs w skali międzynarodowej. Więc to jest tyle tytułem wstępu, a teraz udzielam głosu panom. Nie wiem, jak panowie się namówili, kto. Bardzo proszę. Dobra, pan Wojtek Boberski. Halo. Dzień dobry. Proszę Państwa, tak się umówiliśmy. Ja jestem historykiem architektury. Panowie są praktykami. Architektury i urbanistyki. Ja Państwu chciałem po prostu, żeby już zejść ze ścieżki jak gdyby przekonywania się o ważności bitwy warszawskiej, trochę bardziej ukonkretnić jak gdyby ideę architektoniczną. Pokażę po prostu kilka przykładów łuków. Wszyscy znamy mniej więcej typ łuku antycznego, klasycznego. Natomiast chciałem pokazać taki krótki przegląd łuków triumfalnych, ewentualnie pomników, których rdzeniem jest łuk, forma łuku, które powstały w wieku XX. Zaczynam właściwie od czasów Bitwy Warszawskiej, to znaczy od projektu architekta Adolfa Szyszko-Bohusza, wykonanego na pomnik wolności z gmachem Muzeum Narodowego w Krakowie. Ten projekt oczywiście, jak wiadomo, nie był zrealizowany, ale to jest typ po prostu łączenia
łączenia formy łuku triumfalnego z kompleksem budynków użytkowych, to znaczy w tym wypadku gmachami, skrzydłami Muzeum Narodowego w Warszawie. Kilka lat później na Łyczakowie we Lwowie student Rudolf Indurch wygrał konkurs na projekt pomnika chwały, zrealizowany właściwie bez zmian, który właściwie też łączy, jak gdyby jest to łuk, który z kolumnadą i z takimi dwoma pylonami ogarnia pole mogił. A to jest łuk w garnizonie Helenów koło Młodeczna, obecnie już w Młodecznie. I powiem szczerze, jest to praktycznie łuk Bitwy Warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej. To była ogromna budowla odsłonięta przez prezydenta Mościckiego, zawierająca bardzo bogaty program treściowy. To były płaskorzeźby i metalowe płociny przedstawiające sceny bitewne. Również i z Bitwy Warszawskiej, ale nie tylko. Sam Ludwik Bociański był uczestnikiem operacji warszawskiej. Zresztą później był wojewodą wileńskim, wojewodą wielkopolskim, zadeklarowanym Piłsudczykiem. Łuk istniał jeszcze do 60 roku, tam pod pretekstem poszerzania drogi. Sukcesywnie jak gdyby został oskubany z ozdób, a potem wyburzony. A to jest już powojenna właściwie wizytówka łuku nowoczesnego, to znaczy to są konkursowe projekty z 1947 roku na bramę na Dziki Zachód, to znaczy Gateway Arch w San Luis jest po prostu po prawej stronie, znaczy po lewej stronie ojciec, po prawej stronie syn Saarinen, to jest taki z pochodzenia skandynawskiego, ale to są Amerykanie, wygrał ten projekt po prawej stronie. Łuk, który ma 192 metry, jest ze stali. Na górze posiada taki, że tak powiem, widokowy, tutaj słabo widać, ale w każdym bądź razie... Tak, jak po lewej stronie to już jest obecnie zrealizowany już grubo po konkursie, ale w każdym bądź razie można by uznać to za łuk, który potem w tych różnych koncepcjach nawet łuku warszawskiego się pojawia jako pewne, tak powiem, pewne nawiązanie. To nawiązanie w Warszawie również istniało w projektach Marka Lejkama, które były wykonane właściwie z inspiracji marszałka Spychalskiego, a miały wyobrażać pomnik zwycięstwa i wolności w Ogrodzie Saskim. Zostały potem liczne ślady, zarówno w ogrodzie, jak i obecnie w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, której prezbiterium wyłożono ceramicznymi, złoconymi krążkami przygotowywanymi do zrealizowania tego łuku. Również i orzeł, który tutaj jest widoczny, tam uzupełniony potem przez biskupa Głodzia o koronę, po prostu pochodzi z tej niezrealizowanej inwestycji. No, znaczy była niezrealizowana, ale potem podjęto, znaczy właściwie niezrealizowana dlatego, że była, że tak powiem, pewna nieprzyjaźń między Spychalskim a Kliszko i panowie sobie podcinali po prostu różne pomysły. W 65 roku powstały te projekty, natomiast rok później ogłoszono bardzo szybko konkurs ponownie, już bez udziału Spychalskiego, który wygrała firma Grześkiewiczów, która zaprojektowała tego typu łuk. Łuk zupełnie, no, rzeczywiście awangardowy, odwrócony. To były takie 80-parometrowe maszty, z których spływała jak gdyby taka parabola w dół. I miało to stanąć dokładnie w tym samym miejscu, to znaczy tam, gdzie oś Saska jak gdyby zderza się z ulicą Marszałkowską.
Zresztą z powodów tej inwestycji właśnie, również niezrealizowanej z powodów 70 roku i zmiany ekipy, dokonano zaraz po wszczęciu prac odwrócenie, ogromną operację inżynieryjną, to znaczy odwrócenie Pałacu Lubomirskich o 90 stopni, bo on pierwotnie stał jak gdyby w osi saskiej, natomiast miał ją zamknąć, jak gdyby tworząc dla tego łuku odpowiednie tło. A to już jest inny, to już jest przykład egzotyczny niejako, natomiast jest to rzeczywiście duża, symboliczna budowla, która się na banknotach i na znaczkach pocztowych irańskich uwidacznia. Wieża Wolności, ale to jak wiadomo, jak widać po prostu ta idea łuku triumfalnego w tym się mieści. No wreszcie znany łuk paryski z La Défense, to znaczy jest to w zasadzie biurowiec w formie łuku w dzielnicy bardzo takiej biznesowej charakterze. Stał się symbolem tej dzielnicy, no, rzeczywiście widocznym z dużej odległości dzięki lokalizacji. To był pomysł prezydenta Mitterranda z 82 roku właśnie. A tutaj jest łuk 22 lipca w Banjulu w Gambii, który też jest symbolem w zasadzie Gambii. To znaczy ta budowla, która powstała stosunkowo niedawno, też stała się jak gdyby wizytówką. No, nic innego się z Gambią architektonicznie nie kojarzy człowiekowi, który tym się jakoś tam nie zajmuje, nie wgłębia. A to jest już może bardziej nam bliskie, bo trącące mające pewne konotacje w sztuce, która nas tu też ogarniała. Łuk Zjednoczenia w Fenianie to jest, no znaczy to się tak nazywa, ale w każdym bądź razie jest to brama do Fenianu. Zlokalizowana poza centrum miasta, to znaczy bodajże jest to wjazd od zachodu chyba właśnie na No i wreszcie to, co jest w tym roku kończone, bo rzeczywiście to i ta inwestycja się w tym roku kończy, to są w Suzhou, to jest takie miasto nazywane Wenecją chińską na wschodnim chińskim wybrzeżu. Ogromny biurowiec, no tylko Chińczycy chyba są sobie w stanie w tej chwili zafundować coś równie kosztownego. I wreszcie łuki warszawskie, dwudziestowieczne. Znaczy po lewej stronie jest mniej może znany, bo poza centrum leżący łuk przed wielkim, no przedziwnym hotelem, niezwykle koszmarnym architektonicznie hotelem w Michałowicach, łuk Unii Europejskiej. Wszystko wybudowane staraniem pana Wacława Gozińskiego, który jest tam właścicielem, zresztą nie jednej z takich placówek, ale to jest część większej całości. W każdym bądź razie, jak widać, ma to formy klasycyzujące, delikatnie mówiąc. Natomiast no, oczywiście wszystkim znana tęcza jest też łukiem. Tu już jej omawiać nie będę, bo trochę szkoda czasu. I taki aneks, to znaczy ja po prostu do pana Jana zwróciłem się z takim luźnym pomysłem. Ja jestem mieszkańcem właściwie Placu Zamkowego i z tego punktu mojego widzenia ja sobie po prostu uświadamiam, jak koszmarnie wygląda prawy brzeg Wisły ze Skarpy Warszawskiej, to znaczy z brzegu lewego. Są punkty widokowe, właściwie przygotowane na Gnojnej Górze, na Placu Zamkowym i z nich można zobaczyć oprócz już odległych wież kościoła katedry świętego Floriana. My właściwie oglądamy tam ten taki no, rozgardiasz właściwie urbanistyczno-architektoniczny, to znaczy stadion narodowy czy basen narodowy, z którym splatają się druty mostu świętokrzyskiego. Akurat ta perspektywa jest bardzo nieszczęśliwa, chociaż most świętokrzyski jako taki no, ma pewne walory.
architektoniczne. I pomyślałem sobie, że po prostu teoretycznie, ja jak mówię, nie jestem profesjonalistą i tutaj jak gdyby całkowicie się zachowuję trochę tak no, na zasadzie powiedzmy takich rybek. Wyznaczyłem takie dwa punkty. Jeden optymalny z Gnojnej Góry, drugi optymalny z tarasu nad placem, nad trasą WZ. Pierwszy znajduje się na osi ulicy Ratuszowej. To znaczy żółta kropka to jest Gnojna Góra i taras widokowy. Ten taki kształt łukowaty to jest teren miejski, który jest między Wybrzeżem Szczecińskim a Wisłą. To jest teren oczywiście zalewowy, ale generalnie no, obecne inżynieryjne umiejętności właściwie temu chyba nie są jakoś bardzo przeszkodą. Natomiast drugi optymalna lokalizacja ekspozycja łuku z placu, znaczy z ważniejszego punktu, gdzie jest po prostu wielki ruch turystyczny i ci turyści patrzą na klinikę wojewódzką klinikę stomatologiczną i na ten stadion, który no, trudno uznać za udany, jeżeli chodzi o kompozycyjne jego walory z tego punktu. To jest cypel portu praskiego. To jest teren już niemiejski, należący do Elektrimu, a czyli w zasadzie do pana Zygmunta Solorza, który za drogą, na wschód od drogi, ma zamiar zabudować, to już gotowy, zresztą chyba zaakceptowany projekt apartamentowców wysokich tam na 100 ileś metrów. Natomiast to osiedle nie przekracza drogi i zostawia, no, to jest, no, trudno tu skalę złapać, ale to jest kilkaset metrów po prostu terenu obecnie pokrytego wiatrołomami i krzakami, po prostu mówiąc w skrócie. To znaczy, to są takie dwa, jak gdyby... No, o tu jest właśnie widok z Gnojnej Góry, to znaczy, ja mówię, to jest oś ulicy Ratuszowej. Ja, kształt łuku to jest czysto jak gdyby takie troszeczkę umowna sprawa, natomiast mnie chodzi głównie o ekspozycję tego. A to jest z kolei, tylko że tu już tam sadziłem łuk paryski, to jest widok z tarasu. To znaczy tyle widać mniej więcej na lewej mają Państwo wieżę Kościoła Świętego Floriana, na prawej Stadion Narodowy, dokładnie w centrum na tym cyplu. Cokolwiek by się tam postawiło, a byłoby to nawet niekoniecznie jakoś monumentalne, miałoby znakomitą widoczność od tej strony. Nie ukrywajmy, na Pragę grupy, że tak powiem, turystyczne nie przyjeżdżają. Nie ma tam czegoś, co by przykuwało wzrok, mówiąc w skrócie, z tej strony Wisły. I to jest chyba, no to jest jeszcze jeden taki, to jest łącznie z tą makietą, z tym projektem osiedla w porcie praskim. Tu trochę jest tylko ucięte od dołu, ale to mniej więcej jest taka lokalizacja. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to teraz tak płynnie przejdę do swojego wywodu niedługiego, ponieważ ja nie będę pokazywał Państwu obrazków, tylko spróbuję trochę tak od strony, powiedziałbym, proceduralno-formalnej podejść do tego, żeby pokazać, co tu zostało już dobrze chyba zrobione i co być może warto jeszcze rozważyć, a potem znowu wrócimy też do jakichś obrazków, jak rozumiem, kolega Jeremi pokaże. Proszę Państwa, tutaj zostało powiedziane, że może szkoda tracić czasu, chociaż było to strata czasu do czegoś innego, żeby się w tym gronie wzajemnie przekonywać o wadze historycznego znaczenia, które ma uczcić ta inicjatywa. Ale ja wracam do tego na początku swojej wypowiedzi, dlatego że powiedziałbym tak, to właśnie ranga tego wydarzenia wymusza niesłychanie znaczące działanie w przestrzeni. Tak to trzeba sobie powiedzieć, prawda? Dlatego, że my mamy oczywiście różne doświadczenia w budowaniu pomników, obelisków, innych form, które w przestrzeni w lepszy czy gorszy sposób upamiętniają różne wydarzenia. Ale chyba to już jest dosyć oczywiste, że
jest taka tendencja, że im ważniejsze wydarzenie, no tym bardziej znacząca jest ta interwencja przestrzenna, prawda? I to jest dlatego tak warte przypomnienia, bo chyba jednym z osi polemiki, być może z władzami Warszawy na temat lokalizacji, może być odmienny stosunek do oceny rangi tego wydarzenia, prawda? Bo trzeba powiedzieć sobie tak, że w Warszawie różne dzieci w przestrzeni się, różne rzeczy się w przestrzeni dzieją. Były problemy na przykład, proszę Państwa, z lokalizacją Muzeum Historii Polski. Ja byłem sędzią w konkursie międzynarodowym na Muzeum Historii Polski, które, może Państwo wiedzą, było ostatecznie zlokalizowane na takiej płycie na trasą łazienkowską w rejonie Jazdowa. Ale chcę powiedzieć, że władze Warszawy odrzuciły wcześniej 6 czy 7 lokalizacji proponowanych przez organizatorów tego przedsięwzięcia, a potem stosunkowo szybko zgodziły się na lokalizację nad trasą łazienkowską, także, jakbym powiedział, chyba ze względów materialnych, bo to jest przestrzeń, której nie można po prostu skomercjalizować. Dzisiaj ze względu na przepisy, brak tak zwanego tytułu warstwowego czy tytułu do powietrza, nie można zrealizować obiektu komercyjnego w taki sposób. Natomiast można zrealizować obiekt publiczny, bo inne są zasady jego finansowania. To, że nie doszło do tej pory do realizacji Muzeum Historii Polski, to jest trochę odmienna kwestia, ale zwracam uwagę, że sprawa tej lokalizacji może się przeciągać. I przechodzę od razu płynnie do tej kwestii procedury. Jeżeli uznaliśmy, że jest znacząca ranga tego wydarzenia historycznego, które chcemy uczcić, to równie znacząca ma być forma i znacząca ma być lokalizacja. Otóż, można by jeszcze argumenty za tą rangą mnożyć, natomiast po prostu dla uproszczenia zakładam, że wszyscy przyjmujemy ten paradygmat i nie dyskutujemy już o nim. Natomiast zwracam uwagę, że to jest ważne, jest podkreślanie tego. Podkreślanie rangi tego wydarzenia nie pozwoli zdegradować formy lokalizacji i tych aspektów przestrzennych. To musi być pewne junktum, prawda? To znaczy się, zawsze nawet można zbudować pewną paralelę, że jeżeli będziemy mieli tendencję do, nie wiem, do wskazywania drugorzędnej lokalizacji, źle dobranej lokalizacji, to w takiej dyskusji ogólniejszej można będzie stawiać tezę, że to jest po prostu niezrozumienie rangi wydarzenia, które ten pomnik, ten łuk czy inna forma ma uczcić. Ale teraz wracając do kwestii bardziej proceduralnych. Ja uważam, myśmy mieli spotkanie robocze z panem Janem Pietrzakiem i żeśmy tą sprawę troszeczkę ja z takiego inżynierskiego i formalnego punktu widzenia analizowali. Ja uważam, że to jest oczywiście kapitalny ruch, że ten wniosek został złożony, bo proszę Państwa, kompetencyjnie to tak wygląda. Właściwość w sprawie przyznawania lokalizacji na pomniki, łuk jest rodzajem pomnika, ma Rada Warszawy. I ja nawet się zastanawiałem, czy ten wniosek powinien być składany być może bezpośrednio do przewodniczącej Rady, czy jednak za pośrednictwem pani prezydent. Dzisiaj też pewnie Państwo wiecie, Rada Warszawy właściwie samodzielnie nie podejmuje żadnych decyzji. Ona z reguły, może poza jakimiś wyjątkowymi sprawami drugorzędnymi, podejmuje uchwały, które są przedkładane, ich projekty przez panią prezydent. W związku z tym tę drogę trzeba uznać za słuszną, natomiast nie wiem, czy nie jest jednak właściwe, żeby ten wniosek nie miał formy zapytania, tylko raczej propozycji. Bo ta zwłoka, gdybym bardzo pozytywnie patrzył na jej przyczynę, może mieć po prostu za powód zupełnie podstawowy. Konfuzję, brak poglądu na optymalną lokalizację. I to, co przedmówca mój powiedział, to jest, proszę Państwa, się zastrzegł, że jest nieprofesjonalistą i że to jest takie trochę amatorskie, ale proszę Państwa, to jest tylko pewna ilustracja, jak powinna być robiona wieloaspektowa analiza takiej lokalizacji. Ona powinna uwzględniać widokowe kwestie, kompozycyjne kwestie, przestrzenne. Mnie urbaniści mają troszeczkę ten zwyczaj, że my bardzo często trochę patrzymy na takie sprawy z góry. Dla mnie na przykład do tej pory chyba ważniejsze było rozważanie, czy ta forma, ten łuk dobrze się wpisze w jakieś już istniejące wielkoprzestrzenne założenie urbanistyczne. Oś Saska,
tak jak ten łuk, który tutaj był prezentowany, oś Stanisławowska, jest taki fantastyczny, na przykład taras widokowy Zamku Jazdowskiego, który się dzisiaj kończy zupełnie absurdalnymi barakami Straży Miejskiej i krzaczorami, które tam w porcie Czerniakowskim rosną, podczas gdy wiadomo, że tak naprawdę ten widok powinien być otwarty aż do Zakola Wisły. Jak Państwo spojrzycie na mapy czy zdjęcia lotnicze, to zobaczycie Państwo, że w tym miejscu Wisła nie płynie z południa na północ, tylko ze wschodu na zachód, prawda? I ona właściwie przestrzennie tworzy takie przedłużenie kanału Piasaczyńskiego. Ale jak mówię, to jest jeszcze jeden z takich wątków, które tutaj można rozważać i na pewno przyznanie lokalizacji nie jest prostą arbitralną decyzją, że pisze się pismo, a pani prezydent po, nie wiem, kilkunastu minutach refleksji wskazuje palcem lokalizację. To było na różnych filmach pokazywane, jak to się robi. Tak, więc dobrze, że ta procedura jest zaczęta i być może nawet fakt zwłoki tej interpelacji upoważnia inicjatorów tego przedsięwzięcia do następnego kroku, do ponowienia wniosku, ale być może już jednak ze świadomie profesjonalnie wybraną lokalizacją. Bo potwierdzam to, co zostało tutaj dokładnie już powiedziane, mające praktykę w organizacji konkursów, także konkursów międzynarodowych Stowarzyszenia Architektów Polskich, myśmy rozmawiali na ten temat w zarządzie głównym, jako warunek zorganizowania konkursu tego typu wymaga wskazania lokalizacji. Można oczywiście robić konkurs studialny, którego celem jest również poszukiwanie lokalizacji, a dopiero drugi konkurs na formę na już wybranej lokalizacji, ale już niestety kalendarz się trochę kończy. To już jest trochę za późno, żeby się bawić w tej chwili w dwa konkursy. W związku z tym wydaje się, że właściwszą metodą poszukiwania optymalnej lokalizacji jest metoda, no powiedziałbym, ekspercko-studialno-analityczna, prawda, czyli jednak, nie wiem, być może forma jakiegoś warsztatu, spotkania, analizy, zrobienia kilku analiz widokowych tego typu, czy analiz związanych z dużym, z układem urbanistycznym istniejącym. Jak się, żeby Państwo zmysłowić, o co mi chodzi, to chcę powiedzieć tak, czytelniejszy na mnie wydawał się ten pomysł na osi ulicy Ratuszowej, prawda? Bo wyraźnie nawet było widać na planie, że tam już jest jakaś oś, ona jest mało czytelna i teraz taki pomnik, taki łuk ją jeszcze dodatkowo uczytelnia. To jest troszkę może nieelegancko o tym mówić, ale jakby przy okazji, proszę Państwa, my powiedzmy sobie szczerze, te wielkie, właściwie dwa główne założenia historyczne, urbanistyczne w Warszawie, oś Saska i oś Stanisławowska, z różnych względów nie są dostatecznie czytelne. One są bardziej czytelne na planach niż na przykład z punktów widokowych. Część osób w ogóle nie wyczuwa, że one istnieją. W związku z tym ja na przykład za bardzo dobry pomysł uważałem lokalizację formy tego łuku na osi Saskiej, bo ona uczytelniała istnienie tej osi. Prawda? Więc trzeba się zastanowić, czy wśród różnych aspektów lokalizacji tego pomnika, tego łuku, nie warto wybierać też takie, które wpiszą się w istniejące historyczne założenie i jeszcze go, nie wiem, wzmocnią, uczytelnią. Ja myślę, że to zawsze oczywiście wtedy jest problem z konserwatorem. Konserwatorzy bardzo ostrożnie akceptują interwencje w założenia urbanistyczne, które są chronione, a te dwa założenia są oczywiście chronione. Natomiast konserwatorzy również są otwarci na odpowiedniej rangi i odpowiednio jakościowe rozwiązania, które towarzyszą temu. To nie jest tak, że te dwa założenia urbanistyczne są raz na zawsze zamknięte i nietykalne. Chodzi tylko o to, żeby ewentualne interwencje wpisujące się w jedno czy drugie założenie tego typu je, nie wiem, uczytelniało, wzmacniało, honorowało, prawda? Zresztą tutaj przykład tego przekręcenia Pałacu Lubomirskich paradoksalnie dosyć dobrze się wpisuje, dlatego że nawet jeżeli on przymykał oś Saską, to symetryczne jego ustawienie zgodnie z tymi podstawowymi zasadami kompozycji urbanistycznej wzmacniało tą oś, prawda? On stał przedtem takim trochę skosem i właściwie ktoś, kto patrzył na taki pałac, nie wyczuwał, że tutaj jest to założenie, bo ono było mniej czytelne. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać tego, ja chciałbym konkludować. Najprościej może jeszcze wrócę tutaj do niektórych wątków. Przede wszystkim wydaje mi się, że ze względów czysto proceduralnych faza przygotowania, realizacji tej inicjatywy, oprócz tych przygotowań finansowych, cegiełki i tak dalej, jednak wymaga nasilenia tej akcji zmierzającej do przyznania lokalizacji. I ja myślę, że chyba nawet nie jest dostatecznie
Znaczy już wyczerpało się to oczekiwanie. To znaczy się, myślę, że oczekiwanie na decyzję bez sugestii tej decyzji może być błędem, bo wyobraźmy sobie sytuację taką. To też nie było, tak, to też byłoby właściwe. Szczerze mówiąc, nawet trudno byłoby mi sobie wyobrazić, bo ja nie mam jednoznacznego poglądu, gdzie ten łuk należałoby zlokalizować. Tak sobie tutaj dywaguję swobodnie, ale gdyby mnie ktoś zapytał i powiedział tak, panie inżynierze, proszę wskazać w tej chwili miejsce, które pan uważa za najlepsze, to ja miałbym jednak jeszcze problem. Ja nie mam pewności, gdzie to powinno być. To zresztą ta metoda wariantowania jest o tyle dobra, że zawsze możemy ocenić to jedno względem drugiego, prawda? Dzisiaj zresztą ten przykład był bardzo dobry. Były pokazane dwa przykłady. Powiedziałem, dla mnie lepsza jest ta na osi ulicy Ratuszowej, bo już jest w jakimś założeniu urbanistycznym i uczytelnia dodatkowo to założenie, prawda? Natomiast argumenty za tą drugą lokalizacją były innej natury. Chciałem powiedzieć, przepraszam, można chwileczkę, bo tutaj króciutko. Ten cypel Portu Praskiego jest na osi Saskiej. To jest jeszcze dodatkowy, oczywiście na wschód pociągniętej, ale jest to powiedzmy taki no trochę ukryty. Tak, z tym, że tutaj pan poruszył jeszcze jedną kwestię. Faktycznie własność terenu lokalizacji. Mnie oczywiście trudno z góry zakładać, że prywatny właściciel nie zgodzi się na to, żeby w obrębie jego domeny własnościowej powstała tego typu inwestycja publiczna. Z góry nie można tego zakładać. Nawet można sobie wyobrazić, że takie prestiżowe, bardzo znaczące przedsięwzięcie do pewnego stopnia no, też podnosi rangę tego założenia urbanistycznego. Z drugiej strony ja mogę sobie wyobrazić, jak się patrzy na to czysto pragmatycznie, to weźmy też pod uwagę, że chyba należy przewidzieć i to urbanista o tym musi myśleć, że tego typu obiekt, on może być miejscem masowych zgromadzeń, defilady wojskowej, innego tego typu publicznego wydarzenia. I to są te aspekty, które szczególnie fachowcy muszą rozważyć. To jest problem gromadzenia się dużych mas ludzi, tak zwanego rozładowania potem tego tłumu, ewakuacji. Więc wydaje mi się, że z tego względu ten cypel Portu Praskiego może być problematyczny. Prawda? Bo tak, ale generalnie takie rzeczy się rozważa, bo ja mogę sobie wyobrazić tak. Z przyczyn formalnych można by sobie wyobrazić, bardzo były takie pomysły, żeby lokalizować jakiś obiekt bardzo znaczący wizualnie, chociaż przyczyny były dosyć, powiedziałbym, marginalne, na przykład w nurcie Wisły. Prawda? Tylko zlokalizowanie tego typu obiektów w nurcie Wisły wyklucza, że tak powiem, pewnego rodzaju sytuacje publiczne, które jednak ja jestem w stanie sobie wyobrazić w związku z tego typu obiektem mają miejsce. No to tak, no więc tych rozważań można dużo, więc konkludując już, wydaje mi się, że trzeba przede wszystkim domagać się, żeby władze Warszawy, które mają w tym zakresie kompetencje, właściwość formalną, nie lekceważyły tego wniosku. Ponieważ został im dany czas na pewną refleksję, odpowiedzi nie ma, być może najlepszym kolejnym krokiem byłoby zaproponowanie lokalizacji. Kto wie, czy nieoptymalnie byłoby zaproponowanie lokalizacji wariantowej. Bo proszę Państwa, do takiej dobrej metody, no, że tak powiem, zarządzania ryzykiem w tego typu wydarzeniach jest analiza tak zwanego pesymistycznego scenariusza. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację taką, że Pani Prezydent jednak się, jak to się mówi, spręża i wyznacza lokalizację, a Rada Warszawy ją szybciutko akceptuje. I może się okazać, że ta lokalizacja z punktu widzenia inicjatorów inicjatywy jest drugorzędna, niedobra. Prawda? I co się wtedy zaczyna? Wtedy się zaczyna polemika polegająca na tym, że nie chcemy tego, prosimy o coś innego. Ja w związku z tym wydaje mi się, że jakby to powiedzieć elegancko, bardziej politycznym byłoby jednak zaproponowanie czegoś, a może wariantowość tej propozycji oznacza będzie również skłonność komitetu do, nie wiem, kompromisu, negocjacji. Ja przestrzegam przed zbyt wczesną i arbitralną i całkowicie jakby zdeterminowaną propozycją, bo to może wywołać konflikt, prawda? Wydaje mi się, tak. Kończąc już, ja bym chciał powiedzieć w ten sposób, że ja oczywiście jestem absolutnie zwolennikiem uczczenia tego wielkiego wydarzenia, natomiast zawsze będę patrzył na niego z perspektywy tej inżynierskiej, urbanistycznej, prawda? Bo uważam, że to jest ten rodzaj
wysiłku intelektualnego, który może zrobić no, specjalista z mojej dziedziny, prawda? Ja tak wartościuję to wydarzenie, prawda? Dla mnie ono musi mieć właściwą formę, właściwą lokalizację i funkcjonować w pewnym no, zwyczajowo przez nas cenionym otoczeniu kulturowym, kompozycji, funkcji i tak dalej, i tak dalej. A o bardziej szczegółowych kwestiach, jak sądzę, z tej dziedziny powie również Państwu profesor Królikowski, bo on się bardziej specjalizuje w analizie symbolicznej tego typu zdarzeń. To byłoby tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. My inżynierowie popieramy Pana. Oczywiście rozumiem, że mogę do Pana się jutro odezwać i prosić o pomoc w formułowaniu takiego pisma, gdzie jakieś trzy warianty, jakie Panu przyjdą do głowy, najlepsze wpiszemy do tego pisma, bo to jest wszystko początek dyskusji. Chodzi tylko o to, żeby nie tworzyć pretekstów do odrzucania tego. Chodzi o to, żeby do tej dyskusji doszło w ogóle, żeby jakieś władze poczuły się zmuszone zabrać w tej sprawie głos, a nie żebyśmy wychodzili na barykady, bo wszystko, co robię od początku, polega na tym i tłumaczę, gdzie mogę, że to ma być łuk ponad podziałami politycznymi, naprawdę, że uczestnicy Bitwy Warszawskiej nie należeli ani do PiS-u, ani do Platformy, a Piłsudski jakby wiedział, że tutaj będzie ktoś taki rządził, jak obecnie ktoś, to może by mu się nie chciało walczyć. No jednym słowem, żeśmy nie wpychali obecnych podziałów politycznych w tę sprawę, żeśmy to robili ponad podziałami. Stąd jestem bardzo uprzejmie nastawiony do władz warszawskich i nie chcę radykalizować swoich wystąpień. Proszę Państwa, każdy ma tutaj pewnie dominują określone poglądy czy sympatie polityczne, ale mnie się wydaje, że tego typu postawa dla uczczenia wydarzenia, które właśnie zjednoczyło naród w swoim czasie, jest potrzebna nieco... Tu się trochę już wypowiadam teraz jako, nie wiem, obywatel, a nie jako inżynier. Ja mam wrażenie, że łatwiej będzie zorganizować i to wydarzenie, nadać mu właściwą rangę w sytuacji jednak pewnego konsensusu. Stąd dla mnie też właśnie niezręczna byłaby na przykład polemika z decyzją zbyt szybką i niedostatecznie przemyślano, a to też może spotkać, bo przecież wyobraźmy sobie odwrotnie. My zakładamy, że pani prezydent nam odmawia, ale wyobraźmy sobie sytuację, kiedy my musielibyśmy odmówić pani prezydent, bo to też jest niewykluczone, też prawda? Troszkę zaczynam sobie teraz żartować, ale przejdźmy do poważniejszych aspektów tej sprawy. Proszę Państwa, na początek kilka słów wyjaśnienia. Bardzo się ucieszyłem, gdy dowiedziałem się, że pan Jan Pietrzak wystąpił z taką inicjatywą. Towarzystwo Patriotyczne, ten przewodniczący Rady Społecznej Wiesław Johan. Także proszę, żeby na niego część spadła. Tej inicjatywy. Nie uchylam się i postaram się, żeby wystarczająca część spadła na pana sędziego. To już... bardzo proszę. Może właśnie również i całe Towarzystwo Patriotyczne, które jest zaangażowane w tą sprawę, bardzo mnie poruszyło. Dlaczego? Dlatego, że 8 lat temu, w 2007 roku, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu został wykonany dyplom, w którym właśnie znajduje się łuk zwycięstwa Bitwy Warszawskiej. Autorką jest Karolina Wlazło-Malinowska, która nie przyszła dzisiaj z bardzo prostego powodu, ponieważ ma 3-tygodniowe dziecko. I myślę, że tutaj postaram się jako promotor tej pracy również zaprezentować, jak tylko potrafię, najlepiej. Ponieważ tutaj, jak Państwo widzicie, port praski pojawia się znowu, więc niezależnie od tego, że już powiedziałem, w którym roku ta koncepcja powstała, to jeszcze muszę powiedzieć, że znamy się z panem Wojciechem Boberskim od... No, jeszcze od zeszłego wieku, prawda? Ale dawno też się nie widzieliśmy, więc tutaj wpływ jakikolwiek jest wykluczony i niezależny. I tak do końca też chyba Grzegorz Buczek nie znał tego projektu, chociaż parę razy wspominał o osi Saskiej, która tu się pojawia.
Lokalizacja tego łuku w porcie praskim wiąże się jeszcze z innym założeniem przestrzennym, niezrealizowanym, a planowanym przez prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Otóż on na nieodległych stąd terenach planował wystawę międzynarodową, która miała się odbyć w roku 1944. Tu, gdzie są teraz bulwary, to teren dawnego pola elekcyjnego, a obecnie nazywa się to bulwary Stanisława Augusta. Więc sąsiedztwo tych terenów, na których miała się odbyć wystawa światowa, skłoniło autorkę do tego, żeby tutaj w porcie praskim, coś za bardzo mi przeskakuje, przepraszam. Żeby właśnie tutaj, tu są, tak, tu jest właśnie też kanał wystawowy, tu jest ten port praski. Żeby w porcie praskim, wtedy jeszcze nie było decyzji ani planu miejscowego, więc była koncepcja, żeby tutaj właśnie zrobić tereny wystawowe, których głównym elementem spinającym będzie oś i łuk zwycięstwa. Te tereny wystawowe łączyłyby elementy chronione przyrodniczo, a też elementy o charakterze kulturowym. Ideą tego projektu był dialog z przestrzenią, bo tutaj koncentrujemy się z jednej strony na łuku. Tutaj park praski jako wystawowy park kultury i przyrody. Natomiast co jest w tych wszystkich rozważaniach, które już przedstawiał pan Wojciech Boberski, do których się odnosił Grzegorz Buczek, jest to kwestia właśnie tej wielkiej skali założenia. Właśnie powiązania różnych elementów przestrzennych tak, żeby one stanowiły bardzo istotny element kompozycji przestrzennej Warszawy. Dlatego, że również zgadzam się tutaj i ze słowami, że Grzegorza Buczka, że bardzo ważny jest ten aspekt inżynierski, kompozycyjny, ale też przypominam bardzo często, mówiąc o sprawach przestrzeni, miasta, urbanistyki, architektury, słowa świętego Augustyna, który powiedział, że miasto to nie tylko budynki i ulice, ale przede wszystkim ludzie i ich nadzieje. Tak więc myśląc o rozwiązaniach przestrzennych, myślimy o właśnie tym, jakie nadzieje ludzkie są w tych rozwiązaniach zawarte. Więc tutaj na tym kolejnym rysunku, gdzie widzimy przybliżenia lokalizacji łuku triumfalnego Bitwy Warszawskiej, widzimy ich relację z otoczeniem, tak jak widzieliśmy z relacją z osią saską, a oto jest główna idea. Więc tu łuk jest elementem nie tylko tym, na który się patrzy, nie tylko ten, który symbolizuje, ale dzięki temu łukowi ukazuje się coś więcej. Ukazuje się panorama Warszawy, miasta, które miało być zdobyte i miasta, które zostało zniszczone. Nadaje się znaczenie nie tylko temu obiektowi, który powstaje, który ma przenieść te znaczenia, ale również następuje dialog pomiędzy Wisłą, pomiędzy sylwetą Warszawy. I to jest, chcę powiedzieć, jest to koncepcja bardzo wstępna, tak jak mogła być rozrysowana na
pracy dyplomowej. Ona była kilkakrotnie publikowana i w komunikacie Stowarzyszenia Architektów Polskich, i w różnych wydawnictwach dotyczących architektury i miasta, w czasopiśmie Arche, ale muszę powiedzieć ze smutkiem, że nigdy nie zelektryzowała, nawet na tej zasadzie, że nie, że to nie jest dobra koncepcja, może zrobić coś innego. Okej, jest coś takiego, dobrze zostało zrobione. I dlatego wydaje mi się, że tutaj ta inicjatywa Towarzystwa Patriotycznego panów Jana Pietrzaka i pana Wiesława Johana jest niezwykle istotna, ponieważ jak się okazuje, myślenie również uczestników dzisiejszego naszego spotkania, Wojciecha Boberskiego, Grzegorza Buczka i moje, jest do pewnego stopnia dopełniające się. Tutaj chcę jeszcze tylko powiedzieć o pewnych potencjalnych możliwościach tego rozwiązania. Ponieważ ta praca powstała właśnie na SGGW, czyli w Szkole na Architekturze Krajobrazu, jest też ewentualnie przewidziane to, że ten łuk nie będzie tylko łukiem czystej konstrukcji, ale też łukiem żywej zieleni, symbolizującej życie, symbolizującej zwycięstwo. To w stosunku do tych wszystkich łuków, które były pokazywane, były pewną nowością, ponieważ ten łuk by wyrastał. I ta apoteoza widoku lewobrzeżnej Warszawy, jak autorka napisała, gloryfikacja widoku lewobrzeżnej Warszawy, byłaby otoczona takimi zielonymi ramami, bardzo dynamicznie zmieniającymi się w sekwencji widokowej. I jest jeszcze jeden element, który też tutaj przewijał się, ale może nie do końca był wyeksponowany. Również tego rodzaju łuk, jak i zresztą inne łuki, ale tutaj właśnie ta konstrukcja na to pozwala, na tworzenie oprócz właśnie tego zielonego kadru, na tworzenie spektakli świetlnych, że ten łuk mógłby być instrumentem, w którym są umocowane elementy pozwalające na tworzenie spektakli, koncertów światła. Tym bardziej to jest możliwe i prawdopodobne i do zrealizowania, że w tej chwili właśnie autorka tej koncepcji robi doktorat na temat nocnego krajobrazu miasta. Można by było jeszcze mówić właśnie na temat przebiegu tego łuku i w związku z tym też analizować inne łuki. Co oznacza na przykład to, że on jest bardziej płaski? Co oznacza, że gdy łuk wznosi się wyżej? Co oznacza, gdy jego przebieg jest jednostajny i monotonny? Co oznacza właśnie, gdy w pewnym momencie staje się bardzo lekki albo prawie niewidoczny? Ja myślę, że tutaj właśnie bardzo ważną sprawą jest też jakby też i przemyślenie, i przedyskutowanie różnych aspektów, niezależnie od tego, że jednym z najważniejszych jest lokalizacja. Tak jak widać, lokalizacja, która będzie prowadziła do dialogu zarówno z przestrzenią miasta, nadawała dalsze symboliczne znaczenia, ale tak samo dialogu z najbliższym otoczeniem, o czym była mowa w wypowiedzi Grzegorza Buczka, właśnie z wydarzeniami, które mogą nastąpić. Że zarówno przestrzeń, która jest, i wydarzenia, które mogą nastąpić. Sądzę, że są różne formy dochodzenia do rozwiązania, ale przede wszystkim
chyba zbyt często jeszcze traktujemy Warszawę jako pole walki. Właśnie rozwijając słowa świętego Augustyna, które wspomniałem niedawno, warto się odwołać jeszcze do takiego sformułowania, które często się przejawiało w różnych dyskusjach jeszcze w latach 80., kiedy wydawało się, że przyszłość będzie taka prosta i nieskomplikowana, że miasto jest wyrazem uczuć swoich mieszkańców, że miasto jest galerią uczuć, że to jest forma, która ma wyrażać najbardziej wzniosłe i najbardziej wspólne wszystkim uczucia. Tak więc myślę, że poszukiwanie takiego wyrazu architektonicznego, który by łączył zarówno wymiary inżynierskie, jak i duchowe i symboliczne, będzie najwłaściwszym rozwiązaniem. I bardzo dziękuję właśnie za możliwość tego spotkania, które jest dalszym impulsem do pogłębienia tego tematu, ale nie tylko do pogłębienia, ale myślę może do również skutecznej realizacji. Dziękuję bardzo. Wiemy, co mamy robić. Panom profesorom bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście uporządkowało nasze myślenie na ten temat. I ja przyrzekam publicznie, że bardzo szybko będziemy próbowali uruchomić nasze porozumienie z władzami Warszawy i dynamicznie zabrać się do tej budowy, ponieważ czas jest nieubłagany, mamy 5 lat. Jak zaczynaliśmy rok temu, mieliśmy 6 lat, teraz mamy już tylko 5 lat. Musimy zdążyć, tej daty nam nikt nie przesunie na stulecie bitwy. A argumenty mamy nieodparte za ten grunt, za ten teren, za to miejsce, tą lokalizację. Zginęło tysiące Polaków w czasie tej wojny bolszewickiej i chyba im się należy ten kawałek gruntu w Warszawie, więc będziemy stosować wszelkie możliwe naciski. A państwa zebranych tutaj zachęcam, żebyście nam pomagali, ponieważ przełożenie nasze na media różnego rodzaju jest niewielkie, tylko te niszowe media czasami wspominają o naszej akcji, a te inne jakoś nas pomijają, ale liczę, że zbiorowym wysiłkiem, wspólnymi siłami pod dowództwem Józefa Orła z klubu Ronina jakoś, proszę Państwa, te złe moce odsuniemy od naszej inicjatywy, uświadomimy im, że to jest w interesie właśnie wszystkich opcji politycznych, że nie musimy się na ten temat kłócić. A poza tym bardzo istotny argument, który do władz powinien trafić, że nie chcemy od budżetu państwa, czy w ogóle od państwa, od miasta żadnych pieniędzy, ponieważ Polaków stać jest na to, żeby się na ten monument złożyć po prostu. Pod zaborami budowali Polacy wbrew władzom pomniki wspaniałe i składali się na to. I tak samo wydaje mi się, że jeżeli zrobimy dobrą akcję, to zbierzemy te pieniądze po prostu społecznie, żeby to było wiadomo, że to zbudowało społeczeństwo, a nie jakaś taka czy inna władza, która będzie sobie uzurpować potem różne prawa do tego. To tyle z grubsza. Proszę Państwa, dalsze informacje na ten temat. Jeżeli będzie można, to będziemy przedstawiać tutaj w klubie Ronina, jeżeli Józek pozwolisz. Dziękuję bardzo.